Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Czy cokolwiek będzie mogło dorównać BMW E36, jeśli chodzi o drifting? Przecież tym samochodem driftuje się tak łatwo, tu nawet ręcznego nie musisz dotykać, ona sama lata. Kurde, zobacz, gościu, to co tu się dzieje? Czy przesteruje, czy nie? Nie, bo to jest BMW, gościu. Ale ja ostatnio sobie kupiłem kilka nowych, drogich, bardzo rzadkich samochodów w Forzie Horizon 4. I ja już wcześniej tuningowałem sobie Mazdę RX-7, ale teraz wyhaczyłem jakąś Mazdę RX-7 Spirit R Type A z 2002 roku, a nie z 97. Prawdę mówiąc, nie wiem, jakie są różnice między tymi dwoma samochodami. Sprawdźmy to, zobaczymy, jak tym samochodem będzie się śmigać, czy to jest dobre auto, czy słabe. Najpierw zobaczymy, posłuchamy, jak brzmi ten samochód. No co my tu mamy? Tutaj mamy kiepsko brzmiącego VTeka. Nie VTeka, tylko Vanka, Boże. Czemu kiepsko? No w rzeczywistości samochody z tym silnikiem brzmią fantastycznie, brzmią ładnie, nie brzmią jak mikser, jak w Forzie Horizon. Bardzo słabo zrobili te dźwięki, ale poczekaj. No wam uszy rozwali dzisiaj, jak będziemy tym driftować. To już driftuje. Co to tak ma dużo? Ja myślę, że gościu, od którego kupiłem ten samochód, coś tam tuningował go już. Nie wiem, czy akurat pod drifting, raczej nie. Bo po prostu go coś tam pod... porobił go, jeśli chodzi o osiągi, ale może mu zrobił innego wankla tutaj. Jakby to jest taki fur rotor. Czyli tam chyba dwa połączone wankla silniki w jeden. I może to tutaj wsadził, chociaż nie masz takiego mocnego buta. Myślę, że pokręcił po prostu standardowy silnik, jaki tu jest, chyba 1.3 wankiel, coś takiego, no nie? Rotacyjny silnik, no i one niestety w Forzie Horizon brzmią paskudnie, a szkoda, bo to są fajne silniki, jeśli chodzi o osiągi, stosunek mocy do masy. Tutaj wszystko jest fantastycznie, nie? A w Forzie nie musimy się przejmować takimi rzeczami jak jakieś uszczelniacze, jak serwisowanie co 100 tysięcy kilometrów całego silnika, czy co rok. Tak więc możemy sobie tutaj piłować jak się da, jednocześnie mieć niską wagę, tylko ten dźwięk. No, podczas driftu najważniejsze jest co? Dym i dźwięk samochodu. No jasne, można driftować Teslą, ale to tak jakbyś, nie wiem, gwizdał, nic nie słychać, jest po prostu lipa. Widzę tutaj takie delikatne różnice w wyglądzie tego samochodu. Tutaj felgi włożył ten gościu, możemy sobie chyba włożyć standard, nie, to są standardowe. Takie dziwne, mazdowe felgi. No dobra, niech będą. Przód jest troszeczkę inny, tak mi się wydaje. Ta dokładka jest inna i wygląda na to, że przedni zderzak też taki bardziej opadzisty w dół, czy nie? A nie, to po prostu ta dokładka robi takie złudzenie. Ale wygląda ciekawie. Ciężko powiedzieć, czym tak dokładnie się różni ta wersja od... Musiałbym poczytać, no pewnie wy na pewno już wiecie, sobie sprawdziliście. Ale tak, o kurde, tu możemy wsadzić V8. Wiem, że na pewno można było wsadzić ten silnik do zwykłej R. O, RX-7. Tu możemy właśnie dać ten wankla 2.6. To jest chyba właśnie ten po, 2 razy 1.3, nie? Złączony. Ale to właśnie brzydko brzmi, to mi się nie podoba. To mi się kurde nie podoba. A znowu wsadzać tutaj V8. No to jest takie... No jak to tu tak? No to nie będzie fajnie brzmieć, nie? Dajmy sobie ten 1.6. Powinien wystarczyć po maksymalnym tuningu. Co my tu mamy, jeśli chodzi o wygląd? Możemy sobie to trochę tutaj pozmieniać, ej. Nie jest źle. Do driftu dajmy sobie coś takiego. Ej, sporo tych części jest tutaj. Fajnie. A dajmy sobie... A czekaj, nie ma czegoś takiego driftowego bardziej. Tu są takie bardziej standardowe. Dajmy sobie taki driftowy spoiler.
Czy tu możemy dać... No nie możemy chyba wydechu zmienić, ale mamy miejsce na dodatkową końcówkę. Jak się dobrze przyjrzycie, to ta końcówka po prawej stronie, którą mamy, nie jest w ogóle w żaden sposób połączona z silnikiem. Zobaczcie, to jest tylko taka końcóweczka odstająca. No, nieładnie, nieładnie, Fordza, nieładnie. Bardzo brzydko to wygląda. Mamy tutaj miejsce na dodatkowe końcówki, tylko chyba nie da się tutaj wsadzić, nie? Zobacz, jak to brzydko wygląda teraz. Bez sensu. I mamy tutaj jakieś takie progi szalone. Maskę możemy sobie zmienić. Standardowa jest w porządku, ale my będziemy driftować dzisiaj. Poczekaj, bo ten próg teraz, tak jak popatrzyłem z daleka, to tak brzydko wygląda. Kolor jakiś taki szpitalny gościu wybrał. Nie wiem, dajmy to może. Bez progu dziwnie, z progiem dziwnie. I ten tylny zderzak, nie? Taki... No dajmy to, no tylko to możemy tutaj dać. Chciałem taki jakiś niższy, taki obniżony, coś tam. Ale zobaczcie, jak to brzydko wygląda z tą taką dziurą na końcówkę bez końcówki. Okropnie, nie? Brzydko. Brzydko, no. Co tu dużo gadać. Okej, okay. Co my tu mamy? Oponki, nie wiem jeszcze na ile uda się tutaj rozkręcić ten silnik. Tak, najważniejsze to sobie najpierw dajmy to zawieszenie, najpierw sobie moc ulepszmy. Tutaj możemy sobie trochę podkręcić. Ile będziemy mieli? No 380 koni. 500, okej, okay. Będziemy mieli turbo dziurę nieprawdopodobną i 600, no to już jest spoko, a bez turbo ulepszonego 400, no to nie no. Wiecie co, 668 to może być za dużo, dajmy na razie 500 i zobaczymy, co się będzie działo z autem. No i oczywiście mój ulubiony moment. O, proszę bardzo, tutaj dystanse, ja pierdziut. Ony to brzydko wygląda bez dystansy z przodu, nie? Jezu, okropnie. Dobra, zaraz to naprawimy, spokojnie. Tutaj sobie odciążymy samochód też, także tyle mocy na pewno nam wystarczy. To jest małe auto, to jest bardzo małe auto ta Mazda. Nie wiem, czy ktokolwiek z was widział ją w rzeczywistości. Ona tutaj w Fordzie wygląda, jakby to był jakiś Volkswagen Passat. Ale zobaczcie, mamy tutaj tylko dwa siedzenia. To jest króciutkie autko, od razu z tyłu mamy bagażnik. Więc tutaj naprawdę, no, malutkie autko, bardzo małe. I no, jak małe, to i lekkie. Chociaż nie zawsze. Dobrze, a tutaj mamy sobie poszerzenie. Dajmy sobie ten stopień, żeby był spasik. I chyba tyle. No, kolor jest paskudny. Zaraz to sobie oczywiście ulepszymy. Jeśli będzie paskudnie na tym silniku, no to weźmiemy sobie już tą V8. Będzie dziwnie brzmieć. Będzie dziwnie wyglądać. Jedziesz sobie taką Mazdą, a tu kurde, taki wiesz, olbrzym, nie? Co ciekawe, ta fura po zainstalowaniu... What the f... Co to było? Po zainstalowaniu driftowego zawieszenia ta fura nie miała maksymalnego obniżenia. Dopiero teraz jest obniżona na mak... Kurde, musimy jechać gdzieś indziej, bo nie mam jak tu pogadać, no. Dopiero teraz ta fura jest obniżona na maksa i tutaj naprawdę... Kurde, koło wchodzi w błotnik, zobaczcie, wygląda fajnie. Dałem sobie jakieś takie malowanie, sticker bomb, albo nie wiem, coś w tym rodzaju. No może nie sticker bomb, ale takie sobie driftowe jakieś wybrałem. Jaskrawe kolory, jakieś takie szalone. Podoba mi się z tym spoilerem. No i dźwięk mamy 1.6 silnika rzędowego. Myślę, że tu totalnie nie pasuje dźwięk V8, no wyobrażacie sobie, tutaj coś tam pierdzi, coś się dzieje, no taki chyba rajdowy silnik bardziej, nie? No i próbujemy, zobaczymy, co się uda z tym polatać. Okej, okay, jest nerwowa. Tamta RX-7, ja myślę, że to jest nawet ten sam setting tego samochodu, tutaj w Fordzie Horizon zrobili, po prostu skopiowali do tego samochodu z jakby setting z tamtego. Tak myślę, chociaż no... Te samochody, wiadomo, że jak jest inna trochę wersja, to między sobą się trochę różnią, ale to jest gra i tutaj myślę, że poszli, kurde, na łatwiznę. Lekki przester. Dobra. Sporo mocy, na pewno wystarczająco, buda jest lekka i tutaj
nawet nie robiłem tego samochodu na maksa. Widzieliście, on ma teraz niecałe 600 koni mechanicznych w szczycie, nie? Więc tutaj do driftu myślę, że w sam raz. Turbo dziura jest, ale wystarczy trzymać po prostu furkę na maksymalnych obrotach. No i sobie popatrzymy dzisiaj. Mam jedno wyzwanie, takie może i dla mnie, i dla tego samochodu. Ponieważ furka ma taką fajną, odstającą dupkę, zobaczcie, pyk, to będzie idealna do strącania jakichś pachołków. I mam takie fantastyczne miejsce, gdzie takie pachołeczki ustawione są akurat na skraju jakby zakrętu, to jest na rondzie. I tam sobie popatrzymy, czy uda mi się wszystkie te pachołeczki, wiecie, strącić. Zaraz sobie tam podjedziemy, tylko ja jeszcze tutaj trochę potrenuję jazdę. Powiem wam, że cały czas jeszcze przyzwyczajam się do tej kierownicy. Na tym się trochę inaczej driftuje dla mnie niż na poprzedniej. I właśnie częściej na niej przesterowuję. Nie wiem, od czego to jest zależne, jeszcze tego nie wybadałem dokładnie, ale staram się to, wiecie, cały czas jakoś dobrze wyczuć i cały czas sobie jakoś tam trenuję, żeby jak najlepiej driftować, co by się wam fajnie oglądało, czy nie? Chodźmy sobie może tu. No i kurde, i znowu lipa. Ale to jest moja wina, to nie jest wina samochodu, bo samochód jest fajny do driftu, na pewno. Jest dobrze zrobiony i da się na nim fantastycznie latać. Tylko ja po prostu tak jakoś, nie wiem, czy to dzisiaj po prostu jakoś tak nie mam wyczucia, czy jak. Nawet sobie driftowałem dzisiaj przed odcinkiem. O, cholerne Audi. Jak gdzieś jest jakiś wypadek, to zawsze jest w pobliżu Audi, no. Te odwroty są jakieś takie. Może, ja wiem, ja też za dużo gram w Delta Rally 2.0 ostatnio. I tam jak jeżdżę, to jeżdżę na sekwencji bez sprzęgła. I oduczyłem się trochę tego sprzęgła używać, a sprzęgło dość fajnie stabilizuje nam samochód podczas właśnie takich mocnych odwrotów, transferów energii i tak dalej, nie? I ja tego sprzęgła oduczyłem się wciskać w takich momentach, kiedy samochód przesterowuje, i myślę, że to może być problem. Niekoniecznie kwestia tej kierownicy, bo ja już na niej coś tam driftowałem, ale... Ale jest mi kurde dziwnie strasznie, no. Nie jest to co na tamtej kierownicy jeszcze, ale ja się poduczę. No, wbijamy tu, bo tu już dron do mnie nie wyjdzie. I już wam pokazuję, gdzie są te pachołeczki do strącania. Tym bardziej trudniejsze wyzwanie, że jeszcze się przyzwyczaję do tej kierownicy, nie? I to powinno być chyba tutaj. Jezu. Jak żółtodziu. Dobra, już wam pokazuję, gdzie to jest. Tu mamy takie rondo, ono jest krzywe, wybrukowane. Tu w ogóle wszędzie jest bruk w tym Edynburgu. I zobaczcie, tutaj są takie malutkie na skraju pachołeczki, nie? I fajnie by było, jakby się udało je strącić dupą wszystkie naraz, ale jak się uda na dwóch okrążeniach, to będzie spoko. Najpierw sobie przejadę tak o, sprawdzić jak mi pójdzie. Czyli co, znowu Audi. Czyli co, atakujemy te pachołki. Teraz tutaj jeszcze sobie zrobię jedno kółko. Jezu, ja tu się w ogóle nie mogę podczas driftu utrzymać, a co to... Patrzcie jak oni jeżdżą, kuźwa! A co dopiero strącić pachołki? No to jest wyzwanie, zajebiste. Jedź, kuźwa! Znowu to pieprzone Audi. Co zrobić, żeby nie było tego gówna na drodze? Ale słyszałem, że Volkswagen ma zajebiste długi, to już może tego gówna nie będzie jeździć. Jest lipa, nie powiem. Dobra, spróbujmy trochę na nożnym, żeby rotować furę. Okej, to może być dobre rozwiązanie. Dobra, próbujemy. O Boże, nie tak to miało być przodem. Ej, ale posłuchajcie jak ta drezyna brzmi ze środka.
Zupełnie inny dźwięk, nie? Same turbosprężarki, kurde. O Boże. Ja tu sobie trenuję tą jazdę już tak z dobre pół godziny, żeby właśnie jeszcze na odcinku te pachołki ogarnąć. Za szybko. Ale posłuchajcie to. Nie takie ziu, ziu. O Boże. Dawaj, 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 dawaj. Zajebisty ten dźwięk. Boże, w ogóle, ej, zobaczcie. Bardzo ładnie wykonany kokpit. Gdzie jest mój pad? Patrzcie, jak ładnie wygląda ta deska rozdzielcza, nie? Te przełączniki, naprawdę mega. Bardzo mi się podoba taka szczegółowość w tej Fordzie. Ekstra to zrobili tutaj. Dobra, jadę zobaczyć te pachołki w końcu. Dobra, gdzie one są? Kurde, ja je zaraz wszystkie zniszczę, gościu. Dawaj, robimy to rondo. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Złe podejście. Musimy jakiś większy kąt tu zrobić. A większy kąt zrobimy... jak? Spróbuję. Kurde, czekaj, czekaj. Muszę jakoś... O, o, coś takiego, tylko że dalej. I muszę wszystkie... Kurde, to jest trudno! Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj! Na ręcznym spróbuję trochę. Nie tak! Jeszcze raz. Podejście numer 1000. Dawaj, Lucek. Okej, to był dobry kąt, ale nie tu! Nie tu! Ej, wygląda na to, że z tej strony lepiej jest. W sensie z góry jak się jedzie. Czekaj, poczekaj. Dawaj, 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 dawaj. Nie! Czemu nie chciał rotować? Podejście numer miliard. Kurde, ile już tutaj spędziłem czasu. Strasznie dużo. Ja, pokręćmy jeszcze jedno kółko. Chyba, że na ręcznym to pierdzielnąć. Jezu, jakie to długie jest. Te pachołki są tutaj... ja pierniczę, jak to zrobić? Czekaj, w tą stronę może. Z miejsca spróbujemy. I na chodniku. O, 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 o. Dawaj, dawaj, jest! Ho, ho, ho! O, nie spodziewałem się tego, ale musiałem dociągnąć ręcznym. Bo zobaczcie, jak tutaj się robi to rondo. To się ma bardzo mały kąt. Pyk. Ale musiałem ręcznym dociągnąć, nie był ładny ten drift. On się udało, wszystkie pachołki. Ja chciałem tak idealnie tym... idealnie tyłem, tym... zderzakiem po prostu, nie? Tak zahaczyć po prostu, jak w Tokio Drift czy coś. To nie do końca jest to, o co mi chodziło, ale powiem wam, że naprawdę, kurde, jest ciężko. Musiałem wjechać na ten, wiesz, chodnik. Naprawdę, ja muszę Markuisa zapytać, czy on by dał radę coś takiego zrobić. Myślę, że tak. Ale jak na moje umiejętności, to jest bardzo ciężko. Żeby to tak ładnie, wiesz, śmignąć tym tylnym zderzakiem, no. O, trójką zdusiłem go. Jest naprawdę trudno. Popróbujcie sobie to. A to jest takie miejsce, gdzie można sobie właśnie potestować drifting, taki precyzyjny bardziej. Ja się w ogóle cieszę, jak dobrze skontroluję samochód, nie? A co dopiero robić tak, wiesz, że dupą przy ścianie, jakieś tam... precyzyjne robótki, nie? Ale Madziucha driftuje dobrze, no. Ciężko tutaj porównać do BMW z początku odcinka, bo BMK jest ultra łatwo do driftu, a tutaj Madziucha jest, no, dużo łatwiej przesterować, jak się trochę przesadzi z gazem. Ona ma ten taki skok mocy przy końcu obrotów, przy odcince i no... jest to odczuwalne po prostu, że w pewnym momencie dostaje takiego boosta i łatwiej ją przesterować w niektórych momentach, nie? Ops.
Ale da się. Fajny samochód. Zresztą mi pasuje to, bo on jest taki niski, taki odpowiednio szeroki, nie za duży. No fajne jest to autko. Czy się nadaje do driftu w rzeczywistości? Nie wiem, może i tak. No silnik z przodu, napęd na tył. Japończycy wszystkim driftują, no. Starą Toyotą Trueno nadriftowali tyle, że szok, to tym mi też by dali driftować. Lekko. Chcieliby silnik zmienić co każdą sesję driftową, ale daliby radę, no. My sobie tutaj rzędową chyba czwórkę, tak? 1.6 daliśmy, no to śmiga na tym, bez problemu, nie? Ale na Wanklu też by śmigał, to nie jest tak, że ten Wankel by nie dał rady. Oczywiście, żeby dał, to byś miał dużo mocy i fajnie, tylko dźwięk, nie? A dźwięk ciężko przeboleć tutaj w tej Forzie Horizon. W rzeczywistości Wankel zupełnie inaczej brzmi. Posłuchajcie sobie na YouTubie chociażby. Albo jedźcie sobie na Japfest na zlocie, chociaż w tym roku chyba nie było Japfestu ze względu na coronavirus. Ale tak, można sobie posłuchać tam Wankli, nie? W rzeczywistości. Pyk. No coś tam śmiga ten samochód. Już mi jest lepiej. Dzisiaj, bo kurde, spędziłem na tamtym rondzie, nie wiem, z dobrą godzinę. Serio, żeby to romnąć, a i tak nie udało mi się tego ładnie zrobić. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Zostawcie łapę, suba i... życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hejas.